36 lat mojego picia. To jest taki wynik, jakbym był jeszcze w sporcie, to bym powiedział remisowy. 36 lat picia, 36 razy na oddziel odwykowy. Ale moje życie, tak jak tu brat Andrzej powiedział, nie zaczynało się na początku od alkoholu. Mój ojciec był alkoholikiem. Miałem 4 lata. Była zima, w piżamce, na boso. Uciekałem na drugi koniec miasta z moją mamą. Ja nigdy tego tu nie mówiłem, ale chcę powiedzieć. Mróz 25 stopni i do mojej ciotki. A ojciec wszystko w domu wytłukł, bo nas nie było, bo chciał nas bić. I gdy dorastałem, zawsze mówiłem mojej mamie: mamo, ja taki nie będę. Bo w rzeczywistości nie chciałem takim być. Ale ja powieliłem to. Szatan tak pięknie do mojego życia podszedł. I taki sam byłem jak mój ojciec. I moje picie zaczęło się od wojska. Poszedłem tak, jak to mówiłem, się gwarowo pobanić. I alkohol mi zabrał jedno małżeństwo. I tak jak tutaj było pokazane, ja leżąc przy butelce, prezes postawił nogę na moim brzuchu. I kochani, gdy byłem po rozwodzie pierwszego małżeństwa, tułałem się z meliny na melinę. I pewnego dnia moja matka mnie zobaczyła na ulicy, brudny, śmierdzący, posikany. I mówi: chodź synu do domu. I moja mama dała mi spań, przyjęła mnie, nakarmiła, ogoliłem się, wymyłem się i załatwiłem pracę. Po załatwieniu tej pracy pierwsza wypłata. Już pieniądze w kieszeni, wróciłem po tygodniu. I wracając do domu po tygodniu, mówię: daj mi jeszcze na wino. I moja matka nie miała tych pieniędzy. A ja ją uderzyłem. Syn, który został wychowany przez matkę i dawała mi takie poczucie bezpieczeństwa przed ojcem, która mi wskazywała drogę, ja za 3 złote, że nie dała, nie miała, ja ją uderzyłem. I kochani, najgorsze, co to zostało potem, że jak Bóg zmienił moje życie, bo przyszedłem do Boga malince, żeby Bóg zmienił, ja już miałem dosyć swojego, tego życia. Ja po 3 latach mówię: Panie, ja nie zdążyłem matki przeprosić. I gdy jestem na oddziale odwykowym, to był 99 rok, przyjeżdża Wisła, Fundacja Eli. 36 raz byłem wtedy. I pamiętam, wtedy Bogdan przyjechał też. Ja siedzę
również taki jeszcze śmierdzący uryną w rogu. I ja z tych ludzi się śmieję w duszy. Oni mi przyjechali powiedzieć o Bogu, jak ja Boga znam. Tak, ja Boga znam, bo dla mnie wtedy Bóg to był szklany. To był dla mnie Bóg. A ja z tych ludzi śmiałem się, jak mówili o Bogu, świadectwo. I Bogdan zaśpiewał taką pieśń. W refrenie jest: Jezu, ja Ci dziękuję. I w pewnym momencie mówię: co ten człowiek, za co on dziękuje? Jezusowi? Tak, dzisiaj wiem, bo jest wolny. I ja dzisiaj jestem wolny. I brat Paweł wtedy: kto chce się pomodlić, żeby się nad nim pomodlić, niech wyjdzie na środek. Ja miałem opory, bo ja w ogóle byłem opornym. Ja byłem egoistą. Byłem bardzo oporny. I zobaczyłem, że mój kolega od kielicha wyszedł, bo byliśmy na jednej sali. Ach, mówię, to ja wyjdę. Ale to wtedy już Bóg miał plan. I posłużył się właśnie tym kolegą, że on wyszedł. To ja wyszedłem. I wtedy było... Paweł, brat Paweł się modlił w Gnieźnie i wtedy było zaproszenie do Wisły i wtedy było w Malince, pamiętam. I wtedy nie mogłem wyjść na środek, też było zaproszenie, zawołanie. I Tereska z Pszczyny dopiero mówi: ja widziałem, jak się motasz, nie możesz wyjść, jakby mnie kto przybił gwoździami do podłogi. Tak mnie trzymał szatan. I Tereska mnie uderzyła ramieniem i znalazłem się na środku. I wtedy siostra Ela jeszcze była i mówi: masz się pomodlić, ty ojcze nasz. Bohater. Wyśmiać się z kogoś, siedzieć w kącie i śmiać się z kogoś, bo przyjechali powiedzieć o Bogu. A jak przyszło do tego, żebym ja powiedział ojcze nasz, to nawet alkohol zabrał mi słowa ojcze nasz. Taki byłem, Boga znałem. I tylko pomyślałem, mówię: Panie Jezu, jeśli tu ludzie tak o Tobie mówią, to ja bym chciał takim być. A jeśli nie, to mówię: zabierz mnie z tego świata. Takie mi przyszły pierwsze myśli. I kochani, stało się to, co u ludzi jest niemożliwe. Pan Jezus dotknął mego serca. Alleluja. I teraz wam powiem dalej. Bóg uwolnił mnie od nałogów. Bóg uwolnił mnie od nowotwora mózgu. Alleluja. Bóg mnie uwolnił 3 lata temu z nowotwora pęcherza moczowego. Jak ja mam Bogu dziękować za to wszystko? Jak ja nie mogę Go uwielbiać za to? Jak ja nie mogę mówić o Nim? I dzisiaj, jeśli jesteś przyjacielu, przyjaciółko, jesteś tu pierwszy raz i szukasz dawcę życia, to jest tu miejsce, które proszę Cię, wyjść, a zobaczysz. Stoi przed Tobą człowiek, który był jak wycieraczka. Tak. Wyjdź, jak będziesz, nie zapłacisz nawet grosza, a będziesz zdrowy, bo Jezus Chrystus kocha Cię. Jesteś dla Niego cenniejszy. I proszę Cię, gdy brat Paweł poprosi, zawoła, że kto chce pomóc, wyjdź, ja z tego skorzystałem. I dzisiaj Bogu dziękuję. Chwała niech będzie Jezusowi. Amen.
szczęśliwy.